Częstochowie manifestanci na spacer ruszyli z placu Daszyńskiego, po czym alejami Armii Krajowej Jana Pawła II, skandując m.in. hasła równość, wolność, demokracja, myślę, czuję, decyduję, udali się na ulicę Dąbrowskiego pod częstochowskie sądy. Wczoraj na naszym wczorajszym spacerze padło pytanie, ja je zresztą zadałam, czy Częstochowianie chcą jechać do Warszawy, co jest w tej chwili utrudnione choćby ze względu na COVID i z faktu, że bardzo dużo młodych ludzi, co mnie ogromnie cieszy, bierze udział w tych spacerach. W związku z tym nie wszystkich po prostu stać, a zorganizowanie zbiorowego wyjazdu jest w czasie pandemii dosyć ryzykowne. 3000 rąk podniosło się, że chcą, żebyśmy zorganizowali to w Częstochowie. W związku z tym oczywiście program będzie taki, jak obowiązuje w ogólnopolskim strajku kobiet. Będziemy się z nimi solidaryzować, ale robimy to na miejscu. Zapraszamy na godzinę 17:30 w piątek na plac Biegańskiego.